ponad 2000 lat na Bliskim Wschodzie wypadło zdanie, które odmieniło historię ludzkości. I to bardzo ważne zdanie, gdyż było odpowiedzią na słowa samego Boga. Pana niebios i ziemi zwrócił się do pewnej kobiety Nazaret przez anielskiego posłańca. Chcę wam opowiedzieć tę historię. Gabrielu, Gabrielu, Panie Wszechświat, oto jestem, aby Ci służyć na najwyższy. Drogi Gabrielu, mam dla Ciebie najważniejsze zadanie, jakie kiedykolwiek istniało od stworzenia świata. Znajdź matkę dla mojego najdroższego syna, dla Mesjasza, który zbawi świat. Chcę być jeszcze bliżej ludzi na ziemi. Chcę, aby ludzie jeszcze bardziej mnie poznali. Natychmiast wyruszam na ziemię w poszukiwaniu tej jedynej kobiety, Matki dla Mesjasza, Syna Bożego. Jak sobie usłyszeliście, misja była bardzo delikatna. Ale Archanioł wcale nie był zmartwiony. Zmartwiony? Dlaczego miałbym być zmartwiony? Przecież to najłatwiejsza misja, jaka kiedykolwiek została mi powierzona. Z pewnością każda kobieta na ziemi będzie chciała zostać matką Mesjasza. W końcu to wielkie wyróżnienie i zaszczyt. Jestem pewien, że takie zadanie wykonam od razu, bez większych problemów. Gabriel krążył powoli nad ziemią. Przyglądał się ludziom bardzo uważnie. W końcu zrobił szerokie okrążenie i zatrzymał się nad wspaniałą willą, otoczoną przez wielki ogród. Obok niej stała kobieta z sympatycznymi, uśmiechniętymi przyjaciółmi. Gabriel przystąpił do działań. Mamusia właściwa i miejsce dobre dla Mesjasza. Witaj, piękna pani. Nazywam się Gabriel, jestem Archaniołem Bożym. Czy chciałabyś może zostać matką Mesjasza? Ty chyba żartujesz. Ja? Dziecko? Ty wyobrażasz sobie z pieluchami? Z dzieckiem? To jest Mesjasz, Syn Boży. I co z tego, że Syn Boży? Dziecko to dziecko. Obowiązek. Poza tym wszyscy wyjeżdżamy w rejs dookoła świata. Co ja z dzieckiem zrobię? Wybacz mi, ale nie mam na to czasu. Co to za dziwak? Skąd on się wziął? Zbierajmy się, bo za chwilę podjeżdża taksówka. Nie, matka bogata to nie był zbyt dobry pomysł. Tylko dla Mesjasza może być mniej bogata, ale bardziej praktyczna. Gabriel krążył powoli nad ziemią. Przyglądał się ludziom bardzo uważnie. W końcu zrobił szerokie okrążenie i zatrzymał się nad ogromnym wirowcem. A w jednym z pomieszczeń bardzo elegancka kobieta analizowała pliki dokumentów. Sprawnie i w skupieniu przekonała kolejne zadrukowane kartki. Gabriel pomyślał... O tak, ta będzie idealna. Bardzo praktycznie. Witaj, piękna pani. Nazywam się Gabriel, jestem Archaniołem Bożym. Czy chciałabyś poznać Matką Jezusa? Dziecko? Jakie dziecko? Ja mam mieć teraz dziecko? Teraz? Oszalałeś. Masz pojęcie, ile wysiłku kosztowało mnie osiągnięcie tak wysokiego stanowiska? Jestem u szczytu kariery, rozumiesz? Nie mam teraz czasu na zajmowanie się jakimś dzieckiem. Ale to jest Mesjasz. No i co z tego? Ochroniarz? Wyprowadzisz mnie z tego przebierańca. Natychmiast. Zatrzymał się nad...
O tak, to ona. Idealnie nadaje się na matkę o Mesjaszu, zresztą ma też doświadczenie. Witaj, piękna Pani, nazywam się Jan. Czy chciałabym zostać matką Jezusa? Co? Jeszcze jedno? Jest tylko na Panie Boże. Tyle nie chce Pan mocy. Ledwo to kroczy koniec z końcem. Ja mam nadzieję, że tutaj jeszcze Ci dorosną. Ale... Żadnych ale! To nie dla mnie. Teraz już wszedłeś. Idzie. Bardzo się myliłem. To miała być najłatwiejsza wersja, jakakolwiek zostałem powierzona. A potem czasem jest najtrudniejsza. Jest tak, jak Pan Bóg powiedział. Gabrielu, mam dla Ciebie ważne zadanie. No i najtrudniejsze. Ale skoro sam Bóg mi je dał, to znaczy, że jestem w stanie je wykonać. Na północ i na południe. Mijały miesiące, a nawet lata. W końcu pewnego dnia w maleńkiej krainie umieszczony na wzgórku wzdłuż gardły zobaczył młodą dziewczynę, może 15-letnią, która podczas pracy śpiewała i modliła się. Boga, wolna i szczęśliwa. To ona pomyślała i zamknęła w loki w anielskim sercem, które biło jak szalone. Miał na imię Maryja, Anioł wszedł do domu i powiedział: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Nie bój się, Maryja. Oto bowiem znalazłeś łaskę u Boga. Poczniesz i porodzisz syna, którego nadasz imię Jezus. Będzie on wielki, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie on panował na wieki, a jego panowania nie będzie więcej. Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego zwolni Cię. A oto bowiem krewna Twoja Elżbieta, która w swojej starości poczęła syna, podobno była niepłodna. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Cały świat zamarł w oczekiwaniu na to.